Było kompleksowe uporządkowanie, teraz czas na uzupełnienie. Mowa o budowie kanalizacji w Żorach. W ubiegłym roku zakończył się projekt, który zapewnił kanalizację na prawie całym terenie tzw. aglomeracji żorskiej. Teraz ruszają prace nad doprowadzeniem kanalizacji do ominiętych wcześniej z powodów prawnych wielu miejsc. Nazwa projektu rozpoczyna się od słowa uzupełnienie, bowiem w ubiegłym roku zakończono znacznie większy projekt kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej w Żorach. Wdrażany właśnie wart 12,5 miliona złotych projekt zakłada budowę kanalizacji tam, gdzie do tej pory tego zrobić nie można było. W tym roku my przewidujemy jeszcze budowę kanalizacji o wartości około 10 milionów złotych. Jest to kanalizacja budowana w tych rejonach, gdzie nie mogliśmy wybudować jej w ramach środków pomocowych. Nie spełniało wymogu formalnego, żeby można było tam kanalizację budować. Jednak budowa kanalizacji to jedno, drugie to przekonanie mieszkańców o konieczności podłączenia się do niej. Póki co na 2900 właścicieli nieruchomości mających możliwość podłączenia się do kanalizacji zdecydowało się na to nieco ponad 60% z nich. Już ponad 1800 gospodarstw się przyłączyło, ale nieco ponad 1100 nie podłączyło się. I teraz będziemy musieli sprawdzać, w jaki sposób gospodarują ściekami osoby tam zamieszkujące. Istnieje prawny obowiązek przyłączenia się do kanalizacji ściekowej, jeżeli jest taka techniczna możliwość. Podłączenie się to bowiem obowiązek prawny spoczywający na właścicielach posesji. Miasto pracowało nad programem mającym zachęcić ich do tego kroku, jednak okazało się, że przyłączenie się na własną rękę jest dla mieszkańców bardziej opłacalne. Otrzymana dotacja na budowę przyłącza jest dodatkowym dochodem, który trzeba opodatkować. To zniechęca mieszkańców do korzystania z takich dotacji. Także ostatecznie żeśmy zrezygnowali z tego programu. Koszt podłączenia do kanalizacji to najczęściej około 1000 zł.